parę zdań wstępu, który będzie uzupełnieniem tego, co powiedział Pan Andrzej. Na którejś mszy świętej, jak to zazwyczaj podczas kazania, wpadają mi różne pomysły do głowy i tak naprawdę, no nie będę oszukiwał, jak wykonywałem te zdjęcia przez parę lat, od 2020 czy 2019 roku, jak już zakończyłem ten cykl kilkudziesięciu negatywów, to podczas właśnie tego kazania, które nawet nie wiem o czym było, wpadł mi do głowy taki pomysł, że przecież te fotografie bardzo dobrze korelują się z esejem. Jeszcze wtedy bardzo mało znanego, jak i teraz, pana Andrzeja, który ukazał się w rocznikach boheńskich 2016 roku, datowany na 2015, zatytułowany Teatr Miasta, czyli Metamorfozy Agory. I zacząłem przy zamkniętych oczach przypominać sobie ten tekst, potem szybko zacząłem szukać tego rocznika, znalazłem go na strychu po remoncie, przeczytałem jeszcze raz właśnie ten esej i stwierdziłem, że te zdjęcia są po prostu jego uzupełnieniem. Potem zadzwoniliśmy jakby do siebie, czy pan oglądał wystawę w kopalni sztuki i tak po nitce do kłębka jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o naszej Bochni. Bo w tym eseju jest wszystko, co światły mieszkaniec Bochni i każdego miasta powinien wiedzieć, bo jest i definicja miasta opisująca bardzo szczegółowo relacje, po co my w ogóle jesteśmy w mieście, jakie mamy przywileje, a jakie mamy obowiązki. I jest bardzo dużo informacji, które niestety powinny być powszechne, a nie są. I tak się zastanawiałem, czy ktoś, kto projektuje rewitalizację, czy on się zapoznał z tym materiałem? Czy to nie powinno być na przykład obowiązkowe na studiach architektury albo u ludzi, którzy zajmują się przestrzenią, czyli tym, co nas teraz otacza, bo to relacja jedna, czyli otoczenia do nas, do człowieka jest bardzo duża. Ja może zacznę tylko takim fragmentem. Chodzi o to, że miasto jest produktem ludzi. Odbija stan naszej myśli. Jeśli się nam nie podoba, jesteśmy sami sobie winni. Józef Rykwert, polskiego pochodzenia, bardzo znany architekt, właściwie filozof architektury, tak by można było powiedzieć. Tym się zaczyna esej. Potem już jest coraz bardziej szczegółowo. Miasto to ja. Panie Andrzeju, co się stało, że pan zapewne jakoś natchniony napisał ten esej, bo naprawdę w tym roczniku jest. No nie, żebym go reklamował, bo nie jestem wydawcą, ale naprawdę, proszę państwa, przeczytajmy go ze zrozumieniem. Ja go przeczytałem 8 razy przed dzisiejszym spotkaniem. Miasto to ja. Bardzo panu dziękuję. To niezwykłe wyróżnienie, bo chyba pan jest jedynym czytelnikiem. Ale to jest suma mojej wiedzy 15 lat pracy dla różnych miast w Polsce, do których pisałem strategie rozwoju, programy rozwoju oraz analizy rozwoju instytucji kultury, turystyki kulturowej, Poznań, Warszawa, także małe miejscowości, miejscowości typowo turystyczne. To jest suma wiedzy o mieście, która się koncentruje w tym krótkim właściwie sformułowaniu. Miasto to ja. Proszę sobie przypomnieć, kto z państwa jest nieco starszy, jak w Polsce Ludowej zaczęły powstawać pierwsze korpusjerowskie osiedla i prostopadłe ściany zaczęły otaczać przestrzeń, która była obuła. W naturze nie mamy linii prostych. I nagle młodzi ludzie na osiedlach śląskich, wrocławskich czy Gdańsku na Przymorzu zaczęli tę przestrzeń oswajać. Nie było dostępnych
w sprayu, ale nagle została pomalowana budka telefoniczna. Nagle na klatce, na przykład tam, gdzie mieszkała Kora Jackowska na ulicy Kazimierza Wielkiego w Krakowie, pojawiły się napisy adresowane do Kory i tak dalej. Krótko mówiąc, człowiek zanurzony w prostopadłościany szukał swojego idiomu. Szukał swoich znaków kulturowych. Jak Państwo wejdziecie na osiedle przy morze w Gdańsku, otoczy Was las prostopadłościowy, ale mamy mówić o Bochni. Mamy mówić o Bochni, czy Bochnia się zwróciła do Pana o jakieś studium przypadku? Mieliśmy o tym nie rozmawiać. Proszę Państwa, krótko mówiąc, w latach 70. i 80. pojawiły się znaki kulturowe, które młodzi ludzie, przez które młodzi ludzie oswajali przestrzeń prostopadłościową. I co się stało po 89 roku? Spodziewałem się w naiwności swojej, ja byłem wtedy i artystą piwnicy i działaczem, przepraszam za przypomnienie, Solidarności, czyli miałem nadzieję, że w naszym oto pięknym kraju, którym deklarowaliśmy, na całym świecie byliśmy bohaterami. Solidarity, marka Solidarity została wyceniana przez Instytut Marki w Londynie, zajmujący się 10 najbardziej prestiżowymi markami świata, właściwie 20, jak Rolls-Royce, jak Mercedes, jak Coca-Cola. Została wyceniana na 27 miliardów dolarów w roku 89. Co to oznacza? Musielibyśmy wydać przez jeden rok 27 miliardów dolarów na różne media, na różne sposoby komunikacji społecznej, żeby dotrzeć ze sformułowaniem, z nazwą Solidarity do tak głębokiej świadomości, do jakiej dotarliśmy przez 10 lat, kiedy byliśmy najbardziej szanowanym społeczeństwem na świecie. Społeczeństwem, nie narodem. Bo naród to jest wspólnota symboliczna, a społeczeństwo to jest grupa zorganizowanych ludzi świadomych swoich praw, obowiązków, swojej wolności i swoich ograniczeń. I co myśmy zrobili po 89 roku? Do tego nie będziemy się zbyt długo odnosić. Ale wróćmy do naszego kochanego miasta. Do mojej Bochni, jeżeli Pan pozwoli. Ona się nie zmieniła w sensie Staromieścia, ale zmieniły się trzy rzeczy. Ja mam lat 70, to może wyjaśnia Państwu czas, w którym przebywałem. Przebywałem głównie w Bochni do połowy lat 70. Zmieniły się trzy rzeczy. Nie ma tam tych ludzi, albo umarli, albo wyjechali. Nie ma tam tych zdarzeń i relacji między nami. I nie ma dialogu w przestrzeni publicznej. Dialog w przestrzeni publicznej to jest agora. Był taki przykład agory, który niedawno nam się wydarzył w naszym mieście współczesnym. Już kończę. Mianowicie Święto ulicy Wolnica. Miałem prawie łzy w oczach, przepraszam za emocje, ale to jest właśnie miasto. Grupa pań w wieku 18+, postanowiła zrobić lewie mody. I nie patrzymy, jak będą odbierane. A nie wypada, bo stary to siedzi w domu. Nie. Inne osoby przyprowadziły swoje kochane pieski. I na czerwonym dywanie, kojarzonym zwykle z celebrytami i z jakąś tam telewizją, nagle pojawili się nasi sąsiedzi, nasi znajomi, przyjaciele, a może nawet kochankowie. Różne społeczne relacje. Ale to było coś, co było w moich latach 60. w tym mieście. Nie w tej skali, nie w takiej kondensacji, ale to jest właśnie, żeby niezbyt rozwlekle ten esej streszczać, który ma prawie 20 stron maszynopisu. To jest miasto właśnie. To, co się wydarzyło na Wolnicy. Część ludzi miała potrzebę ekspresji przez modę, część przez pieseczki, inni pokazali to, co mają. Jak to wyglądało w latach 60? Otóż w latach 60 taką Wolnicą był cały rynek. Proszę sobie wyobrazić taki półmrok jak dzisiaj. W rynku wszyscy mieszkali. Paradoksalnie większość
tych kamienic należała do społeczności żydowskiej. W związku z tym po 1945 roku nie było mieszkańców. I Polska Ludowa, paradoksalnie, trochę ideologicznie argumentując, że to jest naprawa jakiś krzywd społeczny, osadzała w centrach miast, Kraków, Bochnia, Nowy Sącz, Tarnów, najbiedniejszą część ludności. Dlatego między innymi, bo te kamienice nie miały swojego komfortu. Były toalety na piętrach wspólne, piwnice zawilgocone. Krótko mówiąc, w latach 50. i 60. wokół rynku mieszkało około 300 osób razem z przyległymi uliczkami. Stanowili oni naturalną substancję społeczną. W latach 70. to się wszystko zaczęło zmieniać. W związku z tym na rynku człowiek się pojawiał po to, żeby spotkać, porozmawiać oraz odnaleźć tropy, które były pewnymi znakami kulturowymi w mieście. Po mszy niedzielnej o 11, o 12 wiadomo było, że na rynku i gdzie będą stali panowie, którzy uzgadniali politykę dalekowschodnią i bliskowschodnią. Gdzie będą dziewczyny, gdzie będą ludzie poszukujący swojego idiomu. Bardzo często recytowaliśmy wiersze pod Kazimierzem na cały głos. Zasada była taka, że stojący pod wiejskim domem towarowym musiał słyszeć tego, który mówił pod Kazimierzem. Dlaczego? Bo nie było samochodu. Nie było zagłuszania. Jak się chciało znaleźć rozmówcę, to oni byli wszędzie. Natomiast dzisiaj otaczają nas domofony, bardzo precyzyjnie wyznaczone godziny spotkań, ale nie będziemy porównywać. Krótko mówiąc, istniał cały czas dialog między ludźmi, którzy byli połączeni pewną wspólnotą nie zamożności, ale wspólnotą potrzeby bycia w relacji. Mój kolega, który nie należy do złotych nazwisk tego miasta, kiedyś zauważył, słuchaj, zakładają domofony. Świat będzie coraz bardziej nieprzychylny ludziom. I przecież w latach 60. na tych tabliczkach były nasze nazwiska. A dzisiaj jesteśmy numerami w domofonie. Czy to jest postęp? Czy to jest postęp, że na każdym domu jest kamera, że ogrodzone mamy domy jak twierdze betonowe i boimy się tak naprawdę siebie, otaczając się instrumentami zabezpieczenia? Czy to jest postęp? Nie, to jest oznaka upadku cywilizacji pod kątem relacji międzyludzkich. Bo przestaliśmy... Aż tak mocno bym nie nazywał, panie Mirosławie, o upadku, ale rzeczywistość jest taka, że rzeczywiście boimy się siebie. Boimy się siebie. A wie pan dlaczego? Bo nie ma agory. No, niech tak będzie. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale... No przeniósł nas pan w czasie kilkadziesiąt lat temu, do tyłu, do kilkadziesiąt lat w przeszłość. Którą po części większość z nas pamięta, może nie tak dokładnie. Natomiast czy teoria światów równoległych, znana może w astrologii, nie pasuje do tego, że każdy z nas ma opowieść o swojej Bochni niekoniecznie taką samą jak inna osoba i spójne zespolenie tych jakby światów dopiero daje przestrzeń, którą można nazwać przeszłością naszego miasta. Może nie historyczną w rozumieniu dziejów, wydarzeń, dat historycznych, tylko taką społeczną, kulturową. W tym eseju zdaje się jest mowa o tym, że fenomen